pewien internauta pozwolił sobie na popełnienie wobec mnie takiego oto komentarza. Wybierasz pokój, gdzie samobójstwo popełnisz. Został on opublikowany anonimowo, oczywiście, a jakże, pod programem na temat tzw. afery wiatrakowej i lobbingu, który bez żadnej kontroli panoszy się wśród osób odpowiedzialnych za polskie prawodawstwo. Można powiedzieć, że to nic takiego, jakiś głupi wybryk albo ograniczenie intelektualne człowieka, który w taki oto sposób chciał wydać komunikat, postanowił do mnie przesłać jakąś treść. Ale niestety tak właśnie są sporządzane podobne przestrogi. Tak działa ten najprostszy mechanizm. Nie mówię, że on występuje w tym przypadku, ale tak on działa. Zasiać niepewność. Groźba wypowiedziana publicznie wprost nie brzmi bowiem poważnie. Poważnie robi się wtedy, gdy ktoś udziela ci właśnie takich fachowych rad. Panie Marku, czy warto się w to pchać? Jeszcze coś się panu stanie? Otóż proszę pana, pani, warto i nie warto. Państwowa machina, która przecież od obcych wpływów nie jest wolna, przynajmniej chyba większość z nas tak uważa, mieliła nie takich. Wszyscy w Polsce na przykład wiedzą, że nie można ruszać kwestii cementowni, spalarni odpadów i jeszcze kilku innych rzeczy, więc nikt tego nie rusza, nawet ministrowie. Wszystko po prostu u nas stoi na głowie, bo jesteśmy kolonią, zinfiltrowaną. Była więc szansa, względna szansa na normalność, stawka na stole była wysoka, do politycznej gry jednak wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi dołączali kolejni, wpływający na osłabienie pozostałych, którzy mieli realne szanse dać odpór zbliżającemu się szaleństwu. No i w konsekwencji 11 grudnia przyjdzie inna Polska. To będzie ta sama Polska dla nas, w tym sensie ojczyzny. Ale będzie to inne państwo, które dobrze znamy z nie tak odległych lat. Państwo, które nie będzie reprezentować naszego świata wartości. Nie będzie, bo jest jego zaprzeczeniem. Nawet w naszych konserwatywnych środowiskach każdy zapalczywy w swym rozumieniu świata uważa, że tylko on ma rację i tylko on ma receptę na polepszenie bytu obywateli. Nie dojrzeliśmy do wspólnego frontu, nie potrafimy dogadać się wobec jednego środowiska. Prawica razem, ale nie tym razem. I tak do końca świata. Oczywiście jako konserwatyści jesteśmy dzielni duchem, stać nas na wzniosłości, ale nasze polityczne reprezentacje i ci, którzy mają być naszą parlamentarną projekcją, projekcją wyrażanych przez nas dążeń, jakichś poglądów, aspiracji, są najczęściej ludźmi małymi. Nawet jeżeli do politycznej batalii biorą Matkę Bożą na swój sztandar i opowiadają na spotkaniach, jak bardzo są katoliccy. Dziś będę ciął ostro i bezpardonowo, bo wierzę, że uporem i konsekwencją jesteśmy w stanie po pewnym czasie oczywiście usunąć tę obrzydliwą narośl odpowiedzialną za chorobę, którą zwykłem nazywać partyjniactwem. Nie ma nic gorszego niż partyjniactwo. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Po raz pierwszy od momentu powstania kanału Marek Miśko Czuwaj pojawiły się demonetyzacje oraz odczuwalnie słabnąca współpraca, tak bym to nazwał, współpraca YouTube'a z tworzonym przez nas projektem. Mamy więc lekkie tąpnięcie w docieralności kanału zarówno do nowych, jak i stałych widzów. Jakiegoś dramatu nie ma, ale symptomatycznie już można zauważyć pewną zmianę. Myślę jednak, że jakoś sobie z tym poradzimy, dlatego bardzo ważne jest, abyście Państwo dodawali subskrypcje i klikali dzwoneczki, dzięki czemu najnowsze treści będą docierały do Was o kolejnych produkcjach. Będziecie widzieli po prostu poprzez informowanie YouTube'a. Ważne są też komentarze i udostępnienia. Oglądajcie też, jeżeli możecie, jeżeli macie nerwy, reklamy. YouTube to bardzo lubi, a szczególnie jego algorytmy. Pamiętajcie, że możecie znaleźć nasz kanał również na Facebooku Marek Miśko Czuwaj oraz na TikToku pod tą samą nazwą. Oraz na Twitterze, nazywamy się tam tak samo. Wszędzie, jeżeli jesteście Państwo obecni na tych komunikatorach, zapraszam do obserwowania, lajkowania, podawania. To jest nasze wspólne dzieło i nasza wspólna sprawa. Myślę, że w nadchodzących latach taki kanał będzie potrzebny. Będą potrzebne informacje, żebyśmy wspierali siebie po prostu na duchu, bo czeka nas niezła jazda. Zgodnie z obietnicą kanał Marek Miśko Czuwaj zaczyna się też rozwijać. Dodaliśmy kolejny nieregularny na razie format nadawania, czyli Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych. Natomiast jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a zakładam, że tak będzie, to na początku przyszłego roku wyemitujemy pierwszy autorski reportaż. Tymczasem dziękuję wszystkim zaangażowanym w mecenat naszego projektu. Jestem Państwu
zobowiązany. No bo to dzięki Wam nasze programy powstają i mogą ukazywać się regularnie. Dzięki temu znajduję czas przy codziennych zawodowych obowiązkach, żeby usiąść, napisać, nagrać, zmontować, oddać ekipie, skolaudować i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś z Państwa natomiast jest zainteresowany dołączeniem do grona mecenasów, szczytnego grona mecenasów, to możecie postawić nam kawę w serwisie Buy Coffee lub zostać mecenasem poprzez serwis Zrzutka. Są jeszcze różne metody, inne formy, które zawarłem w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. To co? Zaczynamy! Czy jestem zlękniony tymi niby niewinnie sączonymi groźbami, które otrzymałem po opublikowaniu programu o aferze wiatrakowej? Niekoniecznie. Niekoniecznie, chociaż też nie mówię, że jakoś to mnie nie dotknęło. Zresztą z czasów Piątki dla Zwierząt znam tę sytuację i pamiętam bardzo dobrze. Było ich znacznie więcej. Więc znam te mechanizmy od podszewki. Pierwszy raz mogłem je obserwować dawno temu z bliska, gdy była zakładana koalicja Ligi Polskich Rodzin, PiSu i Samoobrony. Wtedy też poznałem osobiście Andrzeja Leppera, świeć Panie nad jego duszą, i środowisko, które wokół niego się kłębiło. I powiem Wam, że były to od samego początku grube sprawy. Później natomiast miało to już miejsce, gdy podczas walki ze szkodliwymi ustawami niszczącymi rolnictwo, gdy PiS chciał przejść na drugą stronę barykady, czyli zauważył, że musi poszerzyć swój elektorat o grupę liberalną, więc puszczał oko do miejskiej młodzieży, aby ta za pomocą tych ustaw likwidujących pewne hodowle, które najczęściej nie podobają się młodzieży miejskiej, elektoratowi miejskiemu, po prostu puszczał do nich oko, uśmiechał się, chciał sobie ich zaskarbić i zdobyć ich głosy. W konsekwencji, jak wiemy, to się nie udało. No i wtedy dostawaliśmy też życzliwe donosy o tym, że tego i tego dnia mamy uważać, bo mają nas na przykład wyciągnąć z domu o poranku w świetle telewizyjnych kamer i publicznie zaaresztować, aby dać nauczkę za to, że odważyliśmy się wyprowadzić ludzi na ulicę i zablokować Piątkę dla Zwierząt, co też, jak rzekłem, uczyniliśmy. Dzisiaj ona oczywiście wejdzie, bo czasy się zmieniły, po czerwcu, czekajcie, aż znowu ruszy ten projekt. Może pod inną nazwą, ale będzie dokładnie dotyczył tego samego. No i powiem Wam, że chociaż niektórym może się wydawać, że Polska, która odchodzi właśnie po 8 latach, była spełnieniem ich marzeń, to uwierzcie mi, że to, co teraz nastąpi, nie będzie ani gorsze, ani lepsze. Ci ludzie nie będą ani gorsi, ani lepsi. Zmienią się tylko metody działania. System zostaje ten sam. Będą dzielić i rządzić. Bo nikim nie da się tak łatwo sterować, jak człowiekiem zaślepionym i skłóconym. A stąd to już jest bardzo minimalna różnica, mała droga, aby zostać sekciarzem, wyznawcą jakiejś partii. Pani Cholecka wcale nie odejdzie z wiadomości. Zdradzę Wam takiego newsa. Ona tam zostanie. Zostanie mentalnie. Ponieważ po jednej i po drugiej stronie tej partyjnej jaczejki są bowiem ludzie gotowi do wyrywania paznokci w imię zacietrzewienia i żądzy zemsty. Nie mylić ze sprawiedliwością. Bo sprawiedliwość musi nastąpić, jeżeli było popełnione przestępstwo, wykroczenie lub jakieś zło. Problem jednak polega na tym, że żyjemy w czasach ciekawych, jak mówili Chińczycy, które w żadnym aspekcie nie napawają optymizmem. Wszystko pędzi do przodu, kryzys jest potężny, chociaż za pomocą różnych zabiegów odsuwa się go w czasie, ale przyjdzie ten kryzys ze zdwojoną siłą. Polecam Wam fenomenalny wywiad na kanale Nam Zależy z panem Romanem Kluską. Wielki przedsiębiorca, człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł, również tego więziennego, kiedy został zniszczony przez państwo polskie, zarządzane przez inną ekipę. On tam wyraźnie mówi z punktu widzenia rynkowego, co się dzieje, i co nastąpi? On jako przedsiębiorca już to widzi. Aby być bezpiecznymi, musimy zwiększyć nakłady PKB na wojsko. A skąd te pieniądze brać? Przez ostatnie 2 lata samo zamrożenie energii zapisane w tarczy antykryzysowej kosztowało Skarb Państwa 100 miliardów złotych. 100 miliardów złotych to niespełna 1/4 polskiego budżetu na rok 2023. Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa, zobaczcie, ze strony rządowej, z Ministerstwa Finansów w roku 2023, tylko za okres styczeń-październik 2023, czyli dane bez 2 ostatnich miesięcy, kształtują się następująco. Dochody 475 miliardów 392 miliony z ogonkiem, wydatki 511 miliardów 812 milionów z ogonkiem, no i deficyt. Deficyt 36 miliardów 419 milionów
i 6 po przecinku. Nie wygląda to optymistycznie. I skąd ten deficyt? Czym to zapełnić? No pewnie, że kredytem. Bo jak inaczej? A może sprzedażą gruntów? A może sprzedażą lasów? A może prywatyzacją tej lub innej firmy, państwowej spółki? I to są przecież niepełne dane. To są dane jeszcze niemiarodajne. Poczekajmy, jak zakończy się rok. Pewnie w styczniu, lutym będziemy znali więcej szczegółów. Może być znacznie gorzej. Wektory światowej polityki zostały zmienione. Stany Zjednoczone wycofują się ze wspierania Ukrainy. Zobaczcie, Olena Zełenska, czyli żona prezydenta z Kijowa, mówiła dla BBC. Jeżeli świat się zmęczy pomaganiem Ukrainie, po prostu zostawi nas na śmierć. To prawda. To prawda, proszę pani, świat się zmęczył, bo świat chce robić dobre, tanie interesy, a śmierć dla mocarzy na tym łespadole to tylko statystyka, to kolejne cyferki. Gdy umiera człowiek, to umiera człowiek. Ale kiedy umiera 100 ludzi, 100 osób, 200, 10, 20, 50, 100 tysięcy, to jest kolejna kreseczka, jakby tak na ścianie ją wykreślać i skreślać. Rosja, wbrew zapowiedziom tych wszystkich mędrków, co przez ostatnie 2 lata nam mówili o jej słabości, wcale nie osłabła. Oto wizyta Putina sprzed kilku dni w Arabii Saudyjskiej. Tak wygląda słabość wykrwawiającego się mocarstwa? Od początku wyrażałem zdanie, że w interesie Polski nie jest przegrana Rosji w tej wojnie. Zrobiłem pierwszy program na kanale Marek Miśko-Czuwaj właśnie na ten temat. Mówiłem właśnie w nim, jeszcze raz powtórzę, w polskim interesie nie musi być przegrana Rosji w tej wojnie. U nas ludzi mnoga, jak mawiają w tamtej części świata. W naszym interesie jest to, co w danym momencie jest w naszym interesie, a nie realizacja jakichś wyobrażeń. Jeżeli będzie to przegrana Rosji, to jest to nasz interes, ale jeżeli wektory się zmienią i nie będzie to przegrana Rosji, to nie jest to nasz interes. Jeszcze kilka miesięcy temu prezydenci z Kijowa i Warszawy, pamiętacie, byli najlepszymi przyjaciółmi. Przynajmniej na takich się kreowali i nagle co, cisza? W polityce państw nie ma przyjaźni. Mogą one występować pomiędzy narodami, ale żeby narody mogły się przyjaźnić, to wpierw muszą istnieć, a następnie muszą związać się jakąś niewidzialną nicią i ten proces to nie są jakieś stulecia. Przyjaźń Polaków z Węgrami zaczęła być budowana jeszcze za króla Chrobrego i to do najłatwiejszych wcale jeszcze nie należała. W naszym interesie jest osłabienie Rosji w taki sposób, bo przecież nie daje się wyeliminować, ona nagle nie wyparuje, więc osłabienie w taki sposób, aby nikt nie zapragnął robić z nią żadnych interesów, a szczególnie żeby nie robili tego Niemcy, a już z pewnością za pomocą tej rury, co nadal, przypomnę, leży na dnie Bałtyku. Wystarczy ją zaspawać po tym, jak tam coś wybuchło. Gdzie jest teraz ta przyjaźń prezydentów z Warszawy i Kijowa? Nie jeżdżą już w odwiedziny do pogrążonego wojną kraju? Ostatnio był poseł Szczerba. Gangrena. Większość z nas nie jest partyjna. Większość z nas nie należy do żadnej formalnej organizacji partyjnej. Do żadnej grupy. I tak jak ta sama większość nie dała się zaszczepić tym, do czego nas tak ochoczo zachęcano, to my jesteśmy zaszczepieni. Jesteśmy, proszę państwa, jesteśmy wszyscy. W całej Polsce, bez wyjątku. I ta akcja szczepień odbywa się nieustannie i to wieloma dawkami. Wszyscy je przyjmujemy. I to są znane nam nazwy wszystkim. Takie preparaty. Podam te nazwy, dobrze? Nienawiść, brak rozsądku, krótkowzroczność i naiwność. A to, posługując się nadal językiem medycznym, zmienia nie tylko nasz układ immunologiczny, osłabia zdolności obronne, ale przede wszystkim modyfikuje narodowe geny. Rozszczepia te skrupulatnie przez dzieje łączone ze sobą cząsteczki. Cząsteczki czegoś, co zwykliśmy nazywać jeszcze 100 lat temu polskością. A gdyby zadać sobie takie pytanie, co zostało nam z tej polskości i czym ona w ogóle jest, czym powinna się przejawiać, czy jest czymś, co tu i teraz, a może jest czymś, co dawniej, zamknięta w jakiejś szklanej kuli wspomnień? A może jest to sprawa rozłożona na 3 płaszczyznach, co? Przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, o której nie myślimy i której nie planujemy. To, co robimy dzisiaj, to zajmujemy się teraźniejszością. O historii nie chcemy słyszeć, a jak już, to tylko, żeby dzwoniły ordery, jacy to byliśmy wielcy i wspaniali, ale wniosków nie wyciągamy żadnych. O przyszłości nie myślimy, bo nie jesteśmy w stanie zaplanować polityki państwa na 10, 30, 40, 50 lat do przodu, tak jak robią to Amerykanie, Niemcy, Francuzi. U nas od wyborów do wyborów, żeby tylko jak tamci przyjdą, zastali zgliszcza.
A jaka czeka przyszłość ludzi żyjących w jednym kraju, tak bardzo się nienawidzących? Zobaczcie, pan redaktor. Nawet nie będę tego czytał, sami przeczytajcie. Albo to. Kolejny wpis. Zobaczcie, ile reakcji. Jakie pozytywne. Musimy jako społeczeństwo spojrzeć na siebie z ogromnego dystansu. Bez tego nie wyleczymy się z tego sekciarstwa. I spokojnie też, żeby nie było. Takich knajackich zachowań jest pełno w całym internecie i to po każdej ze stron. Churchill na przykład wyrażał to dawno temu jasno. Mówił, że ceni Polaków za rycerskość i bitność, ale z drugiej strony mawiał też, że politycznie Polacy są zupełnie niewyrobieni. W jego mniemaniu zawsze występowali przeciwko własnym interesom. Mówił też, że dla Polaków można dużo, ale z Polakami niewiele i to jest prawda, ja się z nim zgadzam. Nic się od tamtego czasu nie zmieniło, dlatego po wylaniu hektolitrów krwi na wszystkich polach bitew świata, na defiladzie w Londynie nas nie było. Generał Stanisław Sosabowski, dowódca polskich spadochroniarzy spod Arnhem, pracował do końca swojego życia jako magazynier w fabryce za granicą. Generał Stanisław Maczek, dowodzący w czasie wojny dywizją pancerną, był barmanem w hotelach w Dorchester w szkockim Edynburgu. I patrząc na te wszystkie partyjne rozgrywki, tę krótkowzroczność, klakierstwo polskiej polityki, ten intelektualny infantylizm, wiem, że gdzieś rodzą się teraz młodzi Polacy, którzy znów będą musieli zginąć w nie swojej wojnie. I że gdzieś są już teraz polscy generałowie, być może są pułkownikami i awans dopiero przed nimi, którzy skończą w fabryce albo w magazynie. I to tak przy najlepszym rozwoju zdarzeń. Czy jest to czarnowidztwo? Moim zdaniem nie. To realne spojrzenie. Polska polityka jest jak nierozsądne dziecko, które pcha łapy wszędzie tam, gdzie mu rodzice zabraniają, gdzie wiadomo, że nie wolno. Zaminowany kraj. Jeżeli uważasz, że polska polityka prowadzona przez tych czy tamtych jest związana z tym, że ktoś zamierza stworzyć jakiś dalekosiężny plan, który da nadzieję na to, żeby nasze wnuki mogły przeżyć, to uważam, że jesteś w błędzie. Porozmawiaj, bracie, z jednym czy drugim polskim przedsiębiorcą. Zapytaj, kiedy ostatni raz był na urlopie. Z jakimi kretyńskimi prawami musi się liczyć. Jak bardzo państwo osłabia zdolności jego ekspansji i rynkowej rywalizacji, również tej zagranicznej, a może przede wszystkim zagranicznej. A zamrożenie CERN energii. Ta ostatnia sprawa i debata, która rozlała się po Sejmie na ten temat. Powiem w skrócie dla tych, którzy nie śledzili. Prawo i Sprawiedliwość domagało się tego, aby cały rok 2024 był ochroniony tym kloszem, który pozwoli nam płacić mniejsze rachunki. Platforma natomiast wprowadziła podobne założenia do ustawy, tylko nie zakładając, że ochrona będzie trwała przez cały rok 2024, ale do czerwca. Rozpętała się więc wielka dyskusja, Prawo i Sprawiedliwość zarzucało Platformie, że nie chce wspierać obywateli w najtrudniejszym roku. A kto bronił Prawo i Sprawiedliwości, gdy jeszcze mieli większość w parlamencie przed wyborami? Taką ustawę podpisać, żeby rok 2024 był jeszcze objęty tym kloszem ochronnym, który ma nas bronić przed wzrostami cen energii, które nastąpią, bądźcie tego pewni. Kto bronił? Nikt. Bo tu chodzi o zaminowywanie. Platforma z kolei wie, że nie ma pieniędzy w budżecie państwa. I wie, że nie będzie państwa na to stać. A dlaczego zrobili to więc do czerwca? No bo na wiosnę czekają nas wybory samorządowe, a po nich wybory do Parlamentu Europejskiego. Po czerwcu, gdy maraton wyborczy się zakończy, wtedy pójdą już po bandzie. Więc od czerwca tych wszystkich wsparć, jak kiedyś pamiętamy, covidowych bądź innych, już nie będzie. Nie będzie. Ceny energii wzrosną, bo one są drogie. A nie płacimy za energię tyle, ile powinniśmy, ponieważ państwo do tego dokłada przez ostatnie 2 lata 100 miliardów złotych. PiS, wiedząc więc, że Platforma będzie miała problem, nie podjął takiego działania. Zostawił im tykającą bombę, aby później powiedzieć, zobaczcie, przecież oni rządzą. To przez nich zdrożała energia. Jak był Kaczyński, było tanio. Jak jest Tusk, jest drogo. To jest manipulacja. I wcale nie bronię tutaj Tuska. Po prostu się na tym znam. Albo zobaczcie, co dzieje się u rolników. Jakie piętrzące się góry problemów stawiają przed nimi niedorozwinięci jacyś urzędnicy z regionalnych dyrekcji KOWR-u. Oczywiście nie wszyscy, ale jest tam cała masa po prostu złych ludzi. To przechodzi ludzkie pojęcie. Partyjniacka wojna, na którą dajemy zgodę albo swoimi głosami w wyborach,
albo poprzez swoje milczenie zawsze bierze zakładników. Tutaj nad Wisłą nawet wymiana władzy nie może się odbyć w sposób cywilizowany. Trzeba zaminować ministerstwa, jakieś zasieki, pułapki zrobić, aby drudzy mieli trudniej i nie dali sobie rady. Myślicie, że politycy będą sobie teraz przekazywać władzę? Że ustępujący minister poda rękę następcy i powie: słuchaj Andrzej, tam są takie departamenty, uważaj na to i na to, tego się wystrzegaj, a zobacz, też rozpocząłem taki projekt, może byś się zapoznał, może warto kontynuować, bo jest dobry. Nie, bo oni właśnie są zaszczepieni partyjniactwem. A zakładnikiem tej wojny jest zawsze Polska, która przez takie działania nigdy nie może uwolnić swoich pokładów zdolności i umiejętności, oczywiście swoich obywateli, ale dusić ich butem, dzielić i rządzić. W sprawach najważniejszych oni wszyscy są tacy sami, więc jeżeli ktoś tutaj z widzów jest zwolennikiem jednej czy drugiej partii, to naprawdę nie przekonujcie mnie, że za kogoś było lepiej. Nie było lepiej, oni są dokładnie tacy sami. Jak rzekłem, w sprawach najważniejszych oni wszyscy robią to samo. To, czym nas straszono 3 i 2 lata temu, a co się okazało czymś innym, jest tego najlepszym dowodem. Pełna zgodność była, prawda? W Davos też się nic nie zmieni. Bądźcie tego pewni, u Bilderberga na spotkaniach też się nic nie zmieni. Tylko, że nie będzie już jeździł profesor Rau czy Mateusz Morawiecki, ale Radek Sikorski i Donald Tusk. A chodzi o to, żeby tam w ogóle nie jeździć. Bo chcemy się rządzić sami. I nie potrzebujemy instrukcji z tego czy innego miejsca. Oni będą latać. Oni będą jeździć. A my mamy pozabijać się przy wigilijnym stole. Jestem Państwu zobowiązany za każde wsparcie, które przekazujecie naszemu wspólnemu projektowi. Bo jak rzekłem kiedyś, ten projekt nie należy do naszego zespołu kanału Marek Miśko Czuwaj, ale do nas wszystkich. Do Was, którzy się angażujecie, oglądacie, udostępniacie, komentujecie. No i stajecie się naszymi mecenasami. Jak rzekłem, to tylko dzięki mecenasom ten projekt jest w stanie być realizowany cyklicznie i może się rozwijać. Dzięki temu mamy w ogóle jakąś myśl, aby w przyszłym roku był on większy, większy i stał się prawdziwą telewizją internetową, coś na wzór konserwatywnego kanału sportowego, tylko że nie o sporcie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zostać naszym mecenasem, to zapraszam do pierwszego komentarza oraz do linku zamieszczonego w opisie tego filmu. Tam są wszystkie informacje, do czego Was serdecznie zachęcam. Wszystkim mecenasom, którzy już się zdecydowali, serdecznie dziękuję, kłaniam się w pas. Marek Miśko, czuwaj. A na odchodne. Sprawy mogły się potoczyć zupełnie inaczej. Mogliśmy zyskać dodatkowy czas w tak trudnym okresie dla świata. Ale prawica znów postanowiła zdetonować i rozsadzić się na cząstki mniejsze i większe, bo aspiracje, bo krótkowzroczność, bo manifestacja ułudnej siły w przypadku Konfederacji, bo my wiemy lepiej. No i teraz mamy. Do wyborów miast silnym blokiem, który przynajmniej zachowywałby sprawy najistotniejsze w jakichś ryzach, poszliśmy z własnymi wyobrażeniami i teraz nie mamy znowu nic. Grunt, że jeden czy drugi prezes partyjki mógł się pochwalić przed żoną, że coś tam znaczy. Nic nie znaczysz jeden z drugim. Znaczysz tyle, co twoja skuteczność i wiarygodność, a tę oceniać będziemy my. Naród polski. Konserwatyści. Jak zwykle pochłonięci partyjnymi wojenkami stajemy w nowej Polsce, która rozumiana jako państwo nie znajdzie dla nas już tak wiele wyrozumiałości. To będzie Polska inna niż zwykle. Edukację, politykę rodzinną wzięła skrajna lewica. Rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich. Oni wiedzą, co robią. Nie pójdą od razu na ostro, nie. Muszą się liczyć z koalicjantami. Na przykład z PSL-em, czy tam z bardziej konserwatywną częścią Hołowni. Zapasem są też wybory samorządowe i unijne, ale po czerwcu hamulce potrzebne im już nie będą. Szykujmy się więc na szybką jazdę. Bez względu na to, czy ją lubimy, czy nie, chociaż nie wszyscy lubią jeździć szybko. Ja na przykład lubię. Wiecie, dlaczego musimy się szykować? Ponieważ my wszyscy jesteśmy na pokładzie tego wesołego polskiego autobusu. I wszyscy w nim jedziemy. Pytanie tylko, dokąd? Marek Miśko, czuwaj. Dziękuję, że poświęciliście swój czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Czuwaj. Do zobaczenia jutro po 19:00.